Komenda Powiatowa Policji przypomina, że we wtorek, 9 lipca bieżącego roku, dyżurny krośnieńskiej policji otrzymał zgłoszenie o znalezieniu w rejonie poligonu w Krośnie Odrzańskim worka, z którego słyszane są odgłosy. Okazało się, że do plastikowej torby wrzucono żywe szczenięta. W dalszym ciągu trwają poszukiwania osoby odpowiedzialnej za tak bestialskie traktowanie zwierząt. Na miejscu policyjny patrol ujawnił worek, w którym znajdowały się 3 szczenięta. Jedno z nich było już martwe. Jak podaje lekarz weterynarii w Krośnie Odrzańskim, żyjące 2 szczeniaki wydawały przeraźliwe odgłosy, których nigdy nie zapomnę. Odgłosy świadczące o ogromnym cierpieniu. Tylko człowiek mógł zrobić coś tak okropnego. Pomimo szybkiej pomocy weterynarza nie udało się ocalić pozostałych 2. Na skutek wychłodzenia i odwodnienia musiały zostać uśpione. Lekarz weterynarii po dokładnym obejrzeniu szczeniąt uważa, iż matka może być dużym psem mieszańcem o umaszczeniu owczarka niemieckiego. W związku z opisanym zdarzeniem policjanci z Krosna Odrzańskiego apelują do mieszkańców o pomoc w ustaleniu osoby odpowiedzialnej za tak bestialskie traktowanie zwierząt. Jeśli ktokolwiek zauważył szczenną sukę, która później była już bez szczeniąt, lub posiada inne informacje na ten temat, proszony jest o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim osobiście lub telefonując pod numerem 68 383 31 11.